Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie. Pani Ewa Żółska, mecenas Ewa Żółska, wyznaczmy cele. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Moje nazwisko Ewa Żółska, przyjechałam niedaleko ze Szczecina. Szanowni Państwo, jestem już prawnikiem w ramach indywidualnej kancelarii radcy prawnego ponad 20 lat. Zawód, który wykonuję, obsługiwałam całe życie przedsiębiorców i jestem również specjalistą z zakresu prawa podatkowego. Kończyłam rzadką specjalizację, magisterium robiłam u świętej pamięci pana profesora Andrzeja Komara, który doskonale widział, w którą stronę płynie ta brudna woda, wychował nas, naszych studentów. Zawsze nam mówił, dzieci pamiętajcie, żadnych szwindli, bo między łachudrami nie ma lojalności nawet od interesu do interesu. I zawsze to i prawda, proszę Państwa. I chcę powiedzieć, no mój zawód jest kojarzony nie bez powodu, patrząc na to, co się dzieje, wcale się ludziom nie dziwię, że tak to odbierają, jako po prostu rzeczywiście szwindlerka i jedno wielkie oszustwo. Tymczasem ja chciałabym doprowadzić do stanu, że mój zawód będzie kojarzony i uważany za inżynierię społeczną. Proszę Państwa, możecie Państwo mi nie wierzyć i nie dziwię się, ale jeżeli chodzi o porównanie rozwiązań prawnych, instytucji w systemie prawa polskiego w porównaniu z innymi instytucjami, to ten system nie jest wcale najgorszy. Natomiast odrębną kwestią jest to, że bardzo często prawo jest łamane na naszych oczach. Ja też już wielokrotnie mówiłam przy okazji minionych wyborów prezydenckich, że to, co z nami zrobiono pod szyldem dobrej zmiany, to już tylko będzie się pogarszało i wszystko prawda. Nie ma potrzeby, tutaj przedmówcy bardzo dokładnie to powiedzieli. Szanowni Państwo, 30 lat po przemianach ustrojowych jesteśmy krajem postkolonialnym, o strukturze bez własnego przemysłu, bez własnego szkolnictwa na dobrą sprawę. Zaraz więcej o tym powiem. Dzieci pracują w szkołach jak dorośli, przynoszą pracę do domu i co z tego wynika? My nie mamy kadr. My kształcimy za państwowe pieniądze. To jest ogromny problem magistrów z całym należnym szacunkiem, ich teologów, ufologów, którzy z chwilą odebrania dyplomu mogą iść tylko do Biedronki, na kasę do Biedronki albo za pracę, do pracy za granicę. I zwiększa się nakłady na oświatę, zwiększa się nakłady na ochronę zdrowia, zwiększa się na inne działy utrzymania państwa. Tylko gdzie to wszystko znika? Myślę, że czas najwyższy, ponieważ kręcimy się po śladach, mam wrażenie. Takich spotkań jak to było już bardzo wiele i bardzo fajnie. Ludzie się spotkali, porozmawiali, podnieśli się na duchu. Tylko co to zmienia naszą sytuację polityczną? Nic. Zastanówmy się, co spowodowało, co legło u przyczyn, bo nic nie dzieje się bez przyczyny, że jesteśmy dziś w sytuacji takiej jak państwa afrykańskie postkolonialne, bez własnego systemu finansowego, bez własnego przemysłu i nawet bez własnego handlu. Proszę Państwa, żeby oddać handel nawet, najprostszą rzecz, którą może obsłużyć każde państwo, nasze też może obsłużyć. Nie ma woli politycznej ku temu. Ja tutaj byłam upominana, bo wiem, że byli posłowie z opcji obecnie rządzącej, która ma szyldzik dobra zmiana, może mnie usłyszą, bo jakoś ludzie na dole tej zmiany nie zauważają. Proszę Państwa, jaki jest nasz cel? Jaki jest mój cel? Jaki jest cel każdego tutaj z przybyłych? Czy tym celem jest to, że od czasu do czasu władza pozwoli nam wyjść na ulicę, powznosić okrzyki, para pójdzie w gwizdek, ludzie się wyżyją, też spadnie, sami się rozejdą. Taką mamy wolność. Chętnie nam się to daje, bo to niczego nie zmienia. Czy o to nam chodzi, proszę Państwa? Ja też myślę, że nie o to nam chodzi. I dlatego dzisiejsza, chcę Państwa sprowokować, ja też nie mam gotowych odpowiedzi na wszystko, ale przynajmniej dać zaczątek pod zmianę myślenia. Niech ten strumyk zacznie płynąć, niech to drzewo zacznie już rosnąć. Jaki jest nasz cel? Po co się tu dzisiaj zgromadziliśmy? W jakim celu? Politycznym, ale jakby to skonkretyzować. Pod te cele układamy wszystko, proszę Państwa, i te cele są różne. Życiowe, polityczne, religijne, inne. Czy do tego celu założonego idziemy drogą Ewangelii, czy nieważne jak, byle do celu? No to drugie to widzimy. Między innymi dlatego jesteśmy w sytuacji takiej, jakiej jesteśmy.
Na to pytanie należy dać odpowiedź, proszę Państwa, zaczynając również przygodę z polityką. Czy cele z biegiem lat ulegają zmianie? Czy cele 20-latka mogą się zmienić w miarę jak 20-latek dorasta, nabiera doświadczenia życiowego, prowadzi obserwacje życia i zachodzących wobec niego sytuacji? Czy to jest hipokryzja, czy to jest nieuczciwość, że zmienia ogląd, pogląd i w ślad za tym zmienia swoje cele? Co rozumiemy pod słowem demokratyczne? Czy to realizowanie celów partykularnych, czy celów większości? I to też jest, proszę Państwa, względne, bo większość zawsze ma rację, bo tą rację przegłosuje. Ale czy rzeczywiście tak jest? Szanowni Państwo, chyba warto to zapamiętać i tą miarą od dziś zacząć mierzyć polityków. Cele egoistyczne weryfikuje życie, one się same wywracają. Cele słuszne zawsze prowadzą do zmiany i poprawy życia. Cele pozostałe głoszą hipokryci, którzy sami żyją z tego bardzo dobrze. Jakoś ja przez te 30 lat nie widzę, żeby te cele były ukierunkowane na szarych ludzi, takich jak my jesteśmy tutaj. I proszę Państwa, ci właśnie hipokryci, którzy głoszą te cele i bardzo szczytne frazesy za nasze pieniądze, trzymają się określonych środowisk politycznych, które gwarantują im uzyskiwanie ich celów, czyli wygodnego, zasobnego życia, a jak to się skończy, jak się ta możliwość i opcja skończy, powiedzmy kolejna partia wygra wybory, a nie uda się zmienić szyldziku, bo i to widzimy niejednokrotnie. Przecież u nas od 30 lat, proszę Państwa, w tych partiach te same twarze. Oni po prostu pływają, zmieniają jedynie barwy polityczne. Więc jak to się, proszę Państwa, skończy, to przewartościowują bez żadnych oporów cele, bo na innym drzewie zobaczą większe owoce. Szanowni Państwo, czy dla celu należy zrezygnować ze wszystkiego, mając tylko jedno życie? Bo dla każdego celem jest dobre, wygodne, zasobne, spokojne, bezpieczne życie. Ale dla szarych obywateli, zwykłych ludzi takich jak my, to dobre życie można osiągnąć tylko w dobrze zorganizowanym państwie. Naszemu państwu absolutnie brak tego waloru, szanowni Państwo. I ja tu nie widzę nic od 30 lat, co wskazywałoby bodaj na zamiar rozpoczęcia zmian i realizowania tych celów. I to dotyczy wszystkich partii, z którymi się do tej pory zerknęliśmy. Szanowni Państwo, jak mówił Napoleon Bonaparte, cel jest jeden. Po pierwsze pieniądz, po drugie pieniądz, po trzecie pieniądz. W przeciwnym razie to będziemy mogli się tylko tu spotkać raz na jakiś czas, jak uskrobiemy jakieś oszczędności i będzie można dojechać, pozwolić czas, obowiązki rodzinne, zawodowe i tak dalej. Tyle będziemy mieli z demokracji i z wolności. Ale nazywając rzeczy po imieniu, prawda nas wyzwoli. Tu już nie ma, szanowni Państwo, ideologii. Powiedzieliśmy sobie, że to jest pieniądz. To także jest cel i wtedy wszystko, ale w sposób rozsądny podporządkowujemy zdobywaniu pieniędzy. I w sferze prywatnej, i w sferze państwowej, bo to się przekłada na organizację państwa. Tu też pojawia się pytanie, czy być tu rewolucjonistą, czy konstrukcjonistą. To zależy od potrzeby, byle nie obstrukcjonistą. Proszę Państwa, cel, zmiany ustrojowe, jest to cel na tyle ważki i absorbujący, że tu już nie ma miejsca na moje prywatne życie, na nasze prywatne życie. Czy jesteśmy gotowi, przynajmniej niektórzy z nas, celowi temu wszystko podporządkować? Ale nie mówię tu o tym, żeby się krótko przed wyborami zawinąć flagą biało-czerwoną i wznieść kilka frazesów i mydlić ludziom oczy. Cwaniaki się zawsze znajdą, tylko dlaczego ludzie to kupują? Dorośli ludzie już z określonym doświadczeniem. Ci, którzy nam to robią, proszę Państwa, od 30 lat te same gęby, na te stanowiska, gdzie są sami, nie wlezli. Zmanipulować można w wyborach języczek uwagi 3%. Gdzie jest reszta? Dość popatrzeć na komentarze właśnie w mediach społecznościowych. Widzimy, jak to wygląda. Banda czworga. Proszę Państwa, w Sejmie zamówienie o celach, ci, którzy to robią, biorą pieniądze. Tylko zastanówmy się, jakie są tego cele. I teraz, według celu jest to prowadzone demokratycznego, czy według celu partii, bo to nie zawsze się pokrywa. Proszę Państwa, trzymając się nurtu partyjnego zyskuje się apanaże i doskonałe zabezpieczenie wygodnego życia. Ile w tym jest rzeczywiście faktycznych celów państwa i społecznych, a ile hipokryzji, to nam pokazuje na co dzień rzeczywistość. Nazwiska znamy. Czy ja sam, każdy z nas, mam w tym uczestniczyć teraz,
patrząc na to, co się dzieje, zbierać ludzi podobnie myślących, czy stać z boku. Czy mam zamykać się na racje innych ludzi? Czy mam dopuszczać inne racje i inny ogląd? Jak dalece angażować się w nurty partyjne, gdzie cel jest jeden, jak już powiedziałam, kasa, ale to jest kasa dla tych panów, żeby im było lepiej naszym kosztem. Na razie tak to wygląda. Proszę Państwa, chcę zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz, która chyba wszystkim umyka. Każdy przekaz w sferze publicznej głoszony przez polityków jest adresowany do określonej grupy społecznej. Stosowane są bardzo zmyślne socjotechniki, także zwykłych ludzi podpuszcza się w taki sposób, że oni myślą, że to, co robią na niwie politycznej i społecznej, robią dla siebie, a w rzeczywistości robią to dla przedstawiciela partii, który chce na frazesach wyjść na zbawiciela, ale to zbawienie to tylko lepsza kasa dla niego samego. Ludzie jak byli w dołku, tak są. Każda interpretacja sytuacji jest adresowana, powtarzam, do kogoś i zawsze trzeba mieć to na uwadze. Dlatego polityk, proszę Państwa, występując w wyborach i obawiam się, że gdyby mi przyszło stanąć w tej roli, to też będę musiała się do tego zastosować, inaczej przegram, głosów nie zbiorę, musi kierować ten swój przekaz do określonej grupy, gdzie uzyska najwięcej głosów, bo polityk musi być skuteczny. Nie wystarczy wejść do Sejmu, trzeba wejść do rządu. Proszę Państwa, niestety, ale na świecie więcej jest kundli niż psów rasowych i z tego właśnie wynika wypowiedziana przede mną przed chwilą zasada, że zawsze przekaz w sferze publicznej adresowany jest do kogoś, do konkretnej grupy. Proszę Państwa, w zależności od tego, do kogo się właśnie adresuje swój przekaz. Tak już upraszczając, co mi z tego, że poprze mnie filozof, najmądrzejszy ekspert, skoro uzyskam jeden głos lub bardzo niewiele, a kundle w swojej masie przegłosują. I dalej nic z tego. Dlatego politycy właśnie, jak powiedziałam, adresują swoje programy niestety w większości do kundli. Mówię o tym tak dużo, żeby Państwo mieli tego świadomość i coś wynieśli, ale żeby Państwo umieli też to cedzić i myśleć zawsze samodzielnie. Odcinamy ten margines i patrzymy, co jeszcze pozostanie. I te programy adresowane do określonych grup społecznych są podawane tak, żeby ludzie przekazywali ten przekaz jak własne myśli. Na tym właśnie polega polityka i ta socjotechnika. Proszę Państwa, kundle intelektualne, mentalne kundle zadowalają się ideologią i nie wchodzą w głębi, nie patrzą na skutki, nie patrzą na jutro, nie biorą pod uwagę celów dalekosiężnych. Jakoś musimy przebić ten mur, ale na szczęście jest nadzieja, bo nasi wrogowie w bardzo mądrych swoich księgach ekonomicznych sami sformułowali takie pojęcie jak nieprzejednana większość. To jest 3%. 3% mądrego, zdecydowanego społeczeństwa jest w stanie zmienić państwo, jest w stanie zmienić ustrój. To co, proszę Państwa, nie ma nas 3%, patrzymy jeden na drugiego, nie wiemy, co mamy myśleć, dlaczego od 30 lat chodzimy w kółko po własnych śladach i oprócz tego, że się pozabijamy we flagi biało-czerwone, że powznosimy sobie okrzyki, nic się nie zmienia, jest jeszcze gorzej właściwie. Właściwie jest jeszcze gorzej, bo pozbawieni zostaliśmy rzemiosła, przemysłu, to co było za PRL-u, gdybym miała Państwu wymieniać zakłady tylko w moim Szczecinie, w małym Szczecinie zlikwidowane, to proszę Państwa, chyba przez godzinę musiałabym jeszcze do Państwa mówić. A gdzie w skali całej Polski? No i zlikwidowano nam szkolnictwo zawodowe i to nie jest, proszę Państwa, przypadek. Tak więc ludzie, którzy zadowalają się ideologią i nie wchodzą w głębiej, myślą, że podejmują zaangażowanie polityczne dla siebie, żeby zmienić swoje życie, a tak naprawdę robią to dla polityków i dla ich celów, a ich celem jest tylko lepsza kasa dla nich samych. To jest dopiero majstersztyk, ale nie dawaliśmy się na to nabierać, dawaliśmy się, proszę Państwa, przez 30 lat. Niestety, jak powiedziałam, na świecie więcej jest kundli niż psów rasowych i od tego się w polityce nie ucieknie, ale człowiek dorosły, myślący i doświadczony o to się nie obraża. Nie zmienimy tego i właśnie do tej grupy tych kundli adresowane są telewizyjne nurty polityczne. Z tego powodu przekaz polityków partii politycznych i mediów głównego nurtu zawsze adresowany jest do kogoś, do określonej grupy.
Proszę Państwa, chciałam teraz w konkretach, na kilku przykładach wskazać w sposób najprostszy, czego nam brakuje i mam wrażenie, że chyba nikt w przestrzeni publicznej o tym nie mówi. Jeśli się mylę, to proszę mnie korygować. Przecież nie mogę wiedzieć wszystkiego i nie mogę śledzić wszystkiego. Stocznia Szczecińska, świętej pamięci, w której swego czasu pracowałam. Jeżeli chodzi o wielkość produkcji i obrotu, to było piąte przedsiębiorstwo na świecie. Jeżeli chodzi o innowacyjne rozwiązania ekonomiczne i techniczne, drugie na świecie, w ogóle drugie przedsiębiorstwo na świecie, które wprowadziło, szanowni Państwo, rozliczenia bezgotówkowe, takie jak inkaso i akredytywa dokumentowa. W bankach nie wiedziano, co to jest, a stocznia to stosowała. Rozwalić takie przedsiębiorstwo, proszę Państwa, to wymagało wysiłku i bardzo ukierunkowanej, nikczemnej determinacji, jak i wielu innych przedsiębiorstw. Bardzo wielu z tych, którzy w tym uczestniczyli dzisiaj, są w partiach głównego nurtu, są na listach i ludzie ich popierają. Za 500, panie, za 500. A ile z tego 500 zostaje przy rosnącej drożyźnie, przy inflacji, naprawdę przy tych cenach, które wszyscy obserwujemy i w stosunku do zarobków przeciętnych w Polsce? Szanowni Państwo, stocznie, jakie znamy z dawnych lat, obecnie rząd dobrej zmiany w Szczecinie odbudowuje, ale z powodów politycznych, a nie ekonomicznych. Bo otóż trzeba sobie zdać sprawę, że teren stoczni został pocięty jak tort. Przepraszam bardzo. Jest już w takim układzie grunt pochylnie oddane, nabrzeża utwardzone, sprzedane Niemcom wiele lat temu, że właściwie technicznie z powodów obiektywnych potrzeb produkcji, produkcja stoczniowa nie może być tam prowadzona, proszę Państwa. Nie da rady. Jakby obejść ten teren dookoła, tak po okrawkach, które pozostały jeszcze w rękach stoczni, no to jak tam? Ludzi, magazyny, pochylnie, tory kolejowe nie ma. Wszystko rozsprzedane. Więc może należałoby postawić sobie pytanie, co tu trzeba robić innego? Może elektryczne samochody, żeby dogonić świat, zamiast upierać się przy renowacji stoczni. Przemysł stoczniowy ponadto jest przemysłem bardzo kosztochłonnym i dającym bardzo niewielką marżę zwrotu. Taką ma specyfikę. Mając to na uwadze, że obecnie stocznie muszą być konkurencyjne dla Azjatów, już nie dla Zachodu. Zachód już nie liczy się w budowie statków i tanie. To, co powiedziałam, i tanie, a czy obecnie przemysł stoczniowy na siłę, politycznie, ambicjonalnie reaktywowany może być konkurencyjny, skoro dawno temu upadli kooperanci stoczniowi jak zakłady Cegielskiego i zakłady w Barlinku i wielu innych wyspecjalizowanych kooperantów, którzy obsługiwali stocznie i wobec tego wiele drogich elementów do produkcji stoczniowej obecnie nie ma innej rady. Należałoby kupować już za granicę i opłacać koszt ubezpieczenia, koszt transportu, koszt przewozu i wszystkie inne związane z tym koszty manipulacyjne. Czy taka stocznia będzie konkurencyjna? Śmiem wątpić. Proszę Państwa, szkolnictwo, największa nasza bolączka. Jakie młodzieżychowanie, taka przyszłość Rzeczypospolitej. System oświaty i kształcenia, który wszyscy płacimy, co roku produkuje rzesze bezrobotnych z dyplomami, którzy nie mogą znaleźć roboty, którzy po absolutorium idą na kasę do marketów będących w rękach obcego kapitału albo wyjeżdżają za pracą za granicę. To bezwzględnie musimy przerwać, bo nie odbijemy od dna. I z całym należnym szacunkiem, ale nie może być dalej tak, że się wszyscy cieszymy, klaskamy, zawijamy we flagi międzynarodowe, bierzemy udział w manifestacjach i nikt nie domaga się od rządzących, żeby zlikwidowali, bardzo przepraszam, niedochodowe, niepotrzebne z całym należnym szacunkiem uczelnie ichtiologów, ufologów, etc. Przecież to jest koszt społeczny ogromny, który można i należy przerzucić gdzie indziej. Gdzie tkwi ten błąd, proszę Państwa, w systemie nauczania? Że co roku produkuje się takie rzesze bezrobotnych z dyplomami za pieniądze podatników. Dlaczego, jak mówiłam, zanikło tak potrzebne szkolnictwo zawodowe? Gdy tymczasem szkolnictwo powinno wyprzedzać o krok to, co wchodzi na rynek. Jak my to realizujemy? Po to właśnie, żeby tworzono nową kadrę, a nie magistrów na kasie w Biedronce. Kolejna bolączka, służba zdrowia. Jesteśmy obecnie przychodnią dla Stanów Zjednoczonych, naszego sojusznika. Ile to razy w mediach społecznościowych i mediach głównego nurtu rodzice rozpaczliwie proszą, potrzebne są ogromne pieniądze na leczenie dziecka, dla którego jedyną szansą jest
Terapia niedostępna w kraju. A dlaczego w kraju niedostępna? I gdzie jest państwo, że są pieniądze, już nie będę mówić na co, przez szacunek dla organizatorów, a nie ma na to pieniędzy, proszę państwa. I to idzie z budżetu wszystko. Dlaczego nie potrafimy powołać zespołu ekspertów? Mamy jeszcze trochę mądrych ludzi. Nie ma woli politycznej, moim zdaniem. Dlaczego nie zorganizujemy naszej służby zdrowia tak, jak dawno temu zorganizował to świat? Tylko próbujemy wyłamywać drzwi, a raczej bez przerwy pukamy głową drzwi. Tylko głowa boli i też to w niczym niczego nie poprawia. Dlaczego kolejne kadry, kolejne ekipy polityczne, które przychodzą, podejmują działania na papierze, fasadowe, bo każdy z nich ambicjonalnie chce coś zmienić i po sobie zostawić. Tylko, proszę państwa, nie są to działania, które by powodowały, jesteśmy przy służbie zdrowia, żeby zachwycony był pacjent. No i zachęta, żeby była stworzona dla lekarza, żeby po dobrych studiach pracował w kraju. Dlaczego stale kształcimy lekarzy dla bogatych krajów bez żadnej tamy? Studia medyczne i studia techniczne to są drogie studia. Trzeba oprócz kadry zapewnić zaplecze, laboratoria, ćwiczenia. Mój kierunek jeszcze nie jest taki drogi, proszę państwa. No to wystarczy ktoś gadający, jakieś dobre oświetlenie, biurko, dobre książki i jedziemy. Prawo można skończyć, ale kierunki techniczne i medyczne już nie. Jak mówiłam, dlaczego każda opcja chce coś po sobie zostawić z powodów politycznych, a nie praktycznych? Dlaczego nie rozważymy, już nie kierując się ambicjami politycznymi, co będzie dla nas najlepsze z tego, co świat już osiągnął? Nie po to, żeby zadziwić ogłupiałych wyborców, ale po to, żeby zadziwić odbiorców świadczeń publicznych. Dlaczego nie wypowiadają się eksperci? Nie mam na myśli tych, których wszyscy już tu strawić nie możemy, bo to żadni eksperci. Proszę państwa, dlaczego w ogóle nie informuje się społeczeństwa, ile kasy potrzeba na efektywną służbę zdrowia? Jak rosną koszty dotychczas dzielone zdrowia? To trzeba konkretnie określić. Na co potrzebna jest kasa, bo wszędzie jest potrzebna, a rzucanie kwotami, kto da więcej, aby zyskać głosy, to jedynie zatka doraźnie dziurę, albo i nie, najczęściej zostaje marnotrawione. Ale niczego nie zmienia. Tym sposobem jesteśmy, jak powiedziałam, w dalszym ciągu przychodnią dla Ameryki, bo tu nie mamy odpowiedniego sprzętu. To jest kolejna bolączka. Z tego powodu nasi lekarze nigdy nie nabiorą odpowiedniego doświadczenia, bo nie mają na czym się uczyć. Ja z lekarzami też pracuję. Dlaczego w Ameryce służba zdrowia się rozwija, a u nas ciągle są kłopoty? Są pieniądze, tylko są marnotrawione. Ponad 40% w publicznej służbie zdrowia na jednostkę przypada, proszę państwa, na administrację, reszta dopiero na leczenie. Na co idzie ta kasa? Czy na sprzęt i szkolenie lekarzy, czy na infrastrukturę szpitalną, rozbudowę i wyposażenie, czy tylko na rosnące płace do tego źle rozdysponowane? Widzę wspomniana przeze mnie administracja. Dlaczego nie ma kasy na refundację leków, skoro koszty utrzymania służby zdrowia stale rosną? I dlaczego rodzice polskich dzieci rozpaczliwie żebrają u ludzi takich jak my, żeby składać się na leczenie tych dzieci za granicą? To jest skandal, proszę państwa. Gospodarka, przemysł okrętowy i kontenerowy, poza masą marnotrawstwa. Porty przeładunkowe są naszym życiem. Za komuny funkcjonowały. Moi mistrzowie, którzy mnie wprowadzali w arkana zawodów obrót morski, oni byli wykształceni za komuny, nie mieli paszportów w domu i oni, proszę państwa, jak zmienił się, w cudzysłowie zmienił się ustrój, i trzeba było rzeczywiście podjąć z prawdziwego zdarzenia obrót z Zachodem, oni wszystko umieli. Oni kapują inkotermsy, oni kapują akredytywę dokumentową, oni kapują prawo wekslowe i czekowe. Oni się tego nauczyli w komunie, szanowni państwo, bo rzeczywiście funkcjonował przemysł okrętowy i portowy, i przeładunkowy. A dzisiaj? Proszę państwa, jak powiedziałam, co 4 lata z reguły albo i nie zmieniają się opcje polityczne, a zmiany wprowadzone są z tego, co ja widzę, okiem rzemiochy za mojej strony biurka, który pracuje z polskimi przedsiębiorcami, tymi drobnoustrojami, którzy jeszcze nie chcieli paść i przypominają o tym, drażnią właśnie tych wielkich. Kolejne opcje, które przychodziły, które już rządziły, właśnie z jakich powodów nie udało się uzdrowić ani służby zdrowia, ani gospodarki, ani szkolnictwa? Myślę, że dość już uzdrawiania rękami polityków,
Konieczni są ponadpartyjni eksperci i kontynuacja ich zaleceń, bo tak właśnie postępują bogate, silne kraje, gdzie nie zmienia się istotnych rdzeniowych założeń wraz ze zmianą opcji rządzącej. Tak tylko odbudujemy się jako kraj i jako naród. Nie może być w dalszym ciągu tak, że każda zmiana chce coś po sobie ambicjonalnie zostawić i wprowadza zmiany o charakterze jedynie politycznym i fasadowym. Stwórzmy wreszcie odpowiedni mechanizm generalny w oparciu o oceny ekspertów, a nie ambicje polityczne. I nie obdarzajmy w dalszym ciągu zaufaniem politycznym ludzi spalonych, którzy wielokrotnie się już skompromitowali i wielokrotnie okazali, że bądź mają złą wolę, bądź nie mają kwalifikacji. Nie powinni tacy ludzie decydować o sprawach państwa. Nie jest prostą rzeczą prowadzić traktor, ani nawet lorę. Trzeba mieć umiejętności, doświadczenie, jeszcze wzrok odpowiedni, refleks i tak dalej. Tym bardziej prowadzenie tak złożonego organizmu jak państwo nie jest prostą rzeczą. A kogo my wybieramy? Na kogo my głosujemy? I w oparciu o co? Bo się flagą międzynarodową owinie i rzuci kilka frazesów. Ale lubimy obwiniać o to pewną opcję korzenną, murarską i inne czynniki. Ale przecież to my na nich jako ogół głosujemy. Szanowni państwo, jedyne, co, w czym jeszcze możemy dogonić świat, bo zostaliśmy pozbawieni wszystkiego i we wszystkim już jesteśmy za krótcy i już tych zapóźnień nie odrobimy. 30 lat zmarnowane przez Panę. To właśnie nauka, myśl techniczna i innowacje. Tu możemy przodować, tu możemy nadrobić, tu możemy się jako społeczeństwo wzbogacić. Ale to naprawdę wymaga rządu eksperckiego i zaprzestania głosowania w dalszym ciągu na te same gęby, które od 30 lat się przewijają, zmieniając tylko partyjne szyldziki. To tyle, proszę państwa, co tak chciałam państwu dzisiaj zostawić na przemyślenie, bo na większość postawionych z tych pytań każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam. Dziękuję bardzo. Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie.